Cześć, z tej strony Tomek. Witam Cię w kolejnym odcinku poświęconym Trading Botowi. Tym razem przedstawię kilka, w zasadzie dwie zmiany, które wprowadziłem w oparciu właśnie o rozmowy na naszym kanale Telegram, na który serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z tego rozwiązania. Oczywiście zmiany są już na GitHubie, do którego serdecznie zapraszam. Najnowsza wersja, którą omawiam w tym filmie, oznaczona została numerem 012. I to, co tutaj się zmieniło, to przede wszystkim to, że wersja ta została poprawiona, został tutaj poprawiony błąd, który polegał na możliwości złożenia zlecenia sprzedaży na giełdzie o mniejszej wartości niż zlecenie kupna. I o co tutaj tak naprawdę chodziło? Chodziło o to, że bot gra bardzo prostą strategię, czyli obserwuje cenę, jeśli cena spadnie o założony procent, wtedy kupuje, następnie czeka, aż ta cena wzrośnie i wtedy sprzedaje. Tutaj problem pojawiał się w sytuacji, kiedy cena spadła, bot kupił i cena nadal spadała, czyli załóżmy, że mamy taką sytuację. Najpierw cena spadła o 3%, bot zrobił zakupy, następnie cena spadła jeszcze o 8% i nie wybiła stop lossa, który był na przykład na 15%. I od momentu, kiedy ta cena, która spadła o jeszcze 8%, zaczęła rosnąć i rosła o powiedzmy 4%, i tutaj pojawił się punkt złożenia zlecenia sprzedaży, w tym momencie bot nam sprzedawał ze stratą. I to poprawiłem, to zostało już ulepszone. Po prostu teraz bot dodatkowo sprawdza, czy cena, która została wyznaczona jako cena sprzedaży, nie jest po prostu mniejsza od ceny zakupu. Oczywiście dodatkowo sprawdzając te progi procentowe, z tym, że tutaj uwzględnia tą taką, nazwijmy, kaskadowy spadek wartości ceny. Także to zostało poprawione i tak naprawdę myślę, że można śmiało stwierdzić, że w dłuższej perspektywie czasu, przy oczywiście odpowiednim trendzie wzrostowym na danej parze kryptowalutowej, bot ten nie powinien wygenerować straty, no chyba że oczywiście powinien złożyć zlecenie typu stop loss. Dodatkowa funkcja, którą również tutaj dodałem, to już była moja inicjatywa, to umożliwiam Wam korzystanie z serwisu Pushover. Pushover jest to aplikacja oraz serwis internetowy. Aplikacja po zainstalowaniu na telefonie, na iOSie czy na Androidzie pozwala na to, aby otrzymywać powiadomienia push, czyli takie drobne notyfikacje na telefonie. I w tym momencie, kiedy bot złoży dowolne zlecenie na giełdzie, czyli zlecenie typu buy, sell albo stop loss, na nasz telefon zostanie przesłane powiadomienie, dzięki czemu nie trzeba będzie śledzić pliku ręcznie tego, kiedy bot sprzedał, kiedy bot kupił, kiedy bot złożył zlecenie typu stop loss. Wszystko natomiast dostajemy na telefon i przykładowo, jak to wygląda, tutaj zamieszczam informacje na tym screenie. Czyli najpierw bot wysyła informację, powiadomienie typu push na telefon po tym, jak zostanie uruchomiony, tutaj po tym, jak złożył zlecenie buy i po tym, jak złożył zlecenie typu sell. Dzięki czemu myślę, że to jest w miarę wygodne. Mamy od razu natychmiastową informację o tym, co ten nasz bot na tej giełdzie Binance tak naprawdę robi. Aby to z tego korzystać, należy oczywiście zarejestrować się w serwisie Pushover, zainstalować sobie aplikację. Aplikacja Pushover jest płatna jednorazowo, kosztuje $5, także za $5 mamy już tą aplikację i możemy ją wykorzystywać jeszcze do wielu innych rzeczy. Oczywiście nie jest to obowiązkowe, jest to opcjonalne, także osoby, którym wydaje się to sensowne, które chciałby z tego skorzystać, zapraszam do przede wszystkim zapoznania się z ofertą
serwisu Pushover i zapoznaniem się, co tak naprawdę jeszcze dzięki temu możemy, jak tego możemy użyć. Aby z tego pushovera skorzystać, należy tutaj w tym pliku konfiguracyjnym runtime wprowadzić wartość dla token i dla recipients. To wszystko ja opisałem Wam oczywiście w pliku readme, to co należy zdefiniować i w jaki sposób to należy podać, tutaj w pliku readme się znajduje, także serdecznie zapraszam do zapoznania się z tym plikiem. Dodatkowo tutaj chciałem pokazać, to jest wynik po testach już w wersji produkcyjnej, czyli tej, którą już macie możliwość pobrania. Bot składa zlecenie buy, składa zlecenie sell, później na giełdzie Binance zlecenia to są wypełniane i oczywiście odpowiednie, jeśli zdecyduję się skorzystać z pushovera, takie powiadomienie w przypadku składania tych zleceń również trafia na nasz telefon. I to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Zapraszam do dołączenia do grupy na Telegramie. Link do grupy w opisie poniżej tego filmu, również w sekcji komentarzy. Rozmawiamy tam, dyskutujemy o taktykach, strategiach, o działaniu bota, o tym, w jaki sposób on funkcjonuje. Także wszelkie pytania proszę na tę grupę kierować. Wszelkie zgłoszenia oczywiście, które budzą jakieś wątpliwości i wydają się błędami, dalej sugeruję zgłaszać tutaj na GitHubie w postaci issue. To wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym rozwiązaniu, czy go próbowaliście, czy macie ochotę spróbować. Jeśli nie, to co jeszcze potrzebujecie wiedzieć, żeby z niego skorzystać. A na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.